Pani Jasnogórska, w tej godzinie modlitwy dziękujemy za to, że jesteś z nami. Patrzymy w Twe przepiękne jasnogórskie oblicze. Widzimy w nim naszą ukochaną Matkę. Widzimy tę, co bierze Chrystusa w swoje ramiona, a w nim bierze w ramiona każdego z nas. Tyle razy patrzymy na Twą jasnogórską ikonę i niemal codziennie odkrywamy, że to sam Bóg oddaje się w ręce człowieka. A Ty, Maryjo, a wierzący człowiek w Tobie, przytula wcielonego Boga do swego serca. Największe tajemnice wiary zrealizowały się w Twoim życiu, w Twoim ciele, w Twojej codzienności, Maryjo. W Tobie widzimy, że każdy człowiek przyjmujący Chrystusa może stać się jak Ty nosicielem swego Boga. W zwyczajnym życiu, w naszym teraz, możemy być jak Ty, o Matko, całkowicie poddani i oddani samemu Bogu. Maryjo, w Tobie mamy nauczycielkę i mistrzynię życia duchowego. Pokazujesz, jak naprawdę możemy być ludźmi, którzy są cali bez żadnych zastrzeżeń dla Boga. Pomagasz nam stawać się ludźmi żyjącymi tajemnicą Boga, który ma w nas upodobanie. Twoje piękno jest z Boga, z oddania się i poddania się Jego prowadzeniu, Jego planom, jakie ma wobec Ciebie. Dziś, kiedy zastanawiamy się nad Twym duchowym pięknem, Maryjo, sami pragniemy stać się duchowo pięknymi ludźmi. Nie w deklaracjach czy tylko rozważaniach pobożnych, ale w praktyce naszego życia. My razem z Tobą pragniemy być cali piękni naszym poddaniem się Bogu i radością, że Jemu możemy służyć w drugim człowieku, w powołaniu, w misji, jaką otrzymaliśmy. Pewnie nieraz myśleliśmy, że droga życia Maryi, jej powołanie to coś wyjątkowego, absolutnie nadzwyczajnego, bardzo odległego od naszej codzienności, będące poza naszym zasięgiem. I choć faktycznie jej życie jest nadzwyczajne, to ta jej droga realizuje się bardzo zwyczajnie. W zwyczajnym świecie, w maleńkiej Palestynie, bez efektownych manifestacji, w codzienności domowych obowiązków kobiecych. W swym prostym życiu kobiety z prowincji najpełniej oddaje się Bogu. Całe swoje życie koncentruje Maryja na Nim. Matko, w tej godzinie apelowej modlitwy prosimy, wspieraj nas, byśmy umieli naszą zwyczajną codzienność zamieniać w piękny, radosny, serdeczny dar życia dla Boga. Pomóż nam służyć Panu poprzez służbę człowiekowi. Pomagaj nam zdawać każdego dnia egzamin z miłości dojrzałej, szczególnie gdy przychodzą trudności w relacjach z drugim człowiekiem, w znoszeniu nieprzyjaciół. W tej modlitwie apelowej rozważamy różańcową tajemnicę zwiastowania Pańskiego. Prosimy o pokój i zakończenie wszelkich działań wojennych w świecie, szczególnie w umęczonej ziemi Ukrainy. Prosimy za ofiary ostatniego trzęsienia ziemi, za tych, którzy doświadczają cierpień spowodowanych tym strasznym wydarzeniem. Modlimy się za Kościół Święty z papieżem Franciszkiem, wszystkimi biskupami i kapłanami. Polecamy nasz episkopat z jego przewodniczącym. Polecamy naszego księdza arcybiskupa Wacława. Prosimy za arcybiskupa Grzegorza Rysia w dniu urodzin. Polecamy wszystkie osoby życia konsekrowanego. Dziś, w dniu imienin, modlimy się za ojca generała naszego paulińskiego zakonu, Arnolda Chrapkowskiego, i za całą naszą wspólnotę, której służy z oddaniem i zaufaniem Tobie, Maryjo. Prosimy też o nowe powołania kapłańskie i zakonne.
Polecamy naszą ojczyznę. Prosimy zarządzących i parlamentarzystów oraz wszystkich, którzy polecili się naszej modlitwie. W codziennych intencjach prosimy o zdrowie dla naszych bliskich, o zdrowie dla Reginy, Józefa, o potrzebne siły w chorobie dla wszystkich zmagających się z doświadczeniami, z chorobą, z różnymi trudnościami życia codziennego. Polecamy Stelle Piek za 18. rocznicę urodzin, Kamila Hajduk w 19. rocznicę urodzin o rozeznanie powołania. Polecamy zmarłych, naszych bliskich, szczególnie tych, którzy giną na wojnie. Polecamy zmarłego księdza Infuata Józefa Wójcika w 9. rocznicę śmierci, zmarłych Jadwigę i Dominika Michalickich. Składamy na ołtarzu intencje wpisane do księgi modlitwy apelowej. Wołamy za naszą wspólnotę posługujących na Jasnej Górze, za ojców i braci, za pracowników Jasnej Góry. Polecamy wszystkich dobrodziejów, polecamy konfratrów paulińskiego zakonu, polecamy wszystkie wspólnoty duszpasterskie przy sanktuarium. Prosimy za wszystkie media katolickie, telewizję Trwam, Radio Maryja, Radio Jasna Góra, Radio Fiat, inne rozgłośnie. Zawierzamy wszystkich jasnogórskich pielgrzymów, szczególnie tych, którzy dziś nawiedzili Jasną Górę. Polecamy pielgrzymów z Robczyc i okolic. Dziś zawierzamy całą archidiecezję gnieźnieńską, wszystkie jej parafie, w której kończy się święty czas Twojego nawiedzenia, Pani Jasnogórska. Prosimy też za diecezję włocławską, która czeka na czas Twojej peregrynacji, Nasza Matko. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, dziś w wielu kościołach rozpoczęliśmy nabożeństwo 40-godzinnej adoracji Najświętszego Sakramentu. Na Jasnej Górze z Maryją adorujemy Pana, by wyciszeniem, zapatrzeniem w Jezusa przygotować nasze wnętrza w tych symbolicznych 40 godzinach modlitwy na 40 dni wielkopostnej drogi odnowy duchowej. Maryjo, bądź z nami na tej drodze nawrócenia i przemiany. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. No chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Księdza arcybiskupa Wacława prosimy o błogosławieństwo. Kiedy w sierpniu 1956 roku pielgrzymi wypełniający Błonia Jasnogórskie zawołali: Matko, zejdź do nas. Któż z nas mógłby przypuścić, że za rok kopia cudownego obrazu wyruszy, jak mówił ksiądz poeta, bez biżuterii, do polskich wspólnot, do każdej parafii. I dzisiaj, kiedy kończy się peregrynacja w Gnieźnie, a zaczyna już niedługo we Włocławku, a za rok w Częstochowie, ktoś może postawić pytanie o konkurencyjność łask pomiędzy obrazami. A my wiemy, że tu nie chodzi o przywiązanie do obrazów, ale przylgnięcie osobowe do Chrystusa i Jego Matki. Maryjo, uproś nam tę łaskę. Pan z wami. I z duchem Twoim. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźmy, tulmy się jak dziadki do serca Maryi Matki. Czy nas nęka życia trud, czy to winy czerni brud? Idźmy, idźmy to